Dzisiaj mamy całą wielką ekipę. Jestem ja, jest moja kochana żona, jest osioł, jest Lord Farquaad, trochę za wysoki, ale się trzyma. Jest kotek i są oczywiście trzy ślepe myszki. My się bawimy świetnie, prawda? Jest super i polecamy każdemu. Ryzyko jest, co widać za mną. Miasto ma 800 lat ponad, ale oddałem klucze w wierze studentom, że w przyszłym roku też będzie szansa zrobić piastonalia, że trochę z tego miasta jeszcze zostanie. Myślę, że cały czas to jest świetna zabawa, mnóstwo studentów, radość. Dzisiaj trochę pogoda mogła być bardziej słoneczna, ale zawsze towarzyszyła piastonaliom i tego życzyłem studentom. Stroje są bardziej fantazyjne, bardziej odważne, co cieszy, bo ta przebieranka jest naprawdę fantastyczna i daje dużo radości. Piastonalia są bardzo fajne, myślę, że dzisiaj jest bardzo dużo ludzi, więc zapowiada się super impreza. Studiuję na Politechnice, imprezy są bardzo fajne. Wszystkich zapraszam i polecam. Piastonalia to specyficzny czas dla studentów, ale dla nas jako władz rektorskich też, bo się po prostu boimy o ich bezpieczeństwo. A z drugiej strony jesteśmy mega zadowoleni, że mają ten okres na zabawę, bo jest to nie tylko, tak jak powiedział prezydent, czas nauki, ale także i czas zabawy. Najpiękniejszy okres w życiu. W zależności od wielu czynników piastonalia przebiegają w zupełnie inny sposób. Ale zawsze jest żakinada, czyli ten tradycyjny pochód studentów. Zawsze są koncerty, zawsze są różnego rodzaju imprezy towarzyszące. Ale tempo, wigor tych imprez zawsze zależy od organizatorów. Ja pozwolę sobie tutaj na antenie pochwalić mój obecny samorząd studencki, który sprawdza się na szóstkę. Jest to mega zgrana grupa ludzi, którym się po prostu chce, którzy się potrafią bawić, potrafią się uczyć, potrafią się każdą sytuację, która nagle zaistnieje, wpisać w sposób idealny. Ja z perspektywy czasu widzę mnóstwo różnych zagrożeń, które wynikają z imprez prawie że masowych, natomiast będąc studentką tego nie widziałam. Bawiłam się świetnie i na tym to właśnie polega. Jestem z Politechniki Opolskiej, najlepszej uczelni w tym kraju. Mam licencjat, ale czuję się jako inżynier. Zrobiłem kostium. Rok temu był fajny kostium jako król piwny, a w tym roku jestem aniołkiem piwnym. Tym kluczem otworzę po prostu możliwości dla młodych ludzi i tak dalej, żeby studiowali i w ogóle, żeby ludzie się nie przejmowali poważnym życiem, tylko żeby po prostu korzystali z tego, nie?